Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Uroczystość wręczenia pamiątkowych wyróżnień i medali okolicznościowych dla nauczycieli wychowania fizycznego, dyrektorów szkół i samorządowców z okazji 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska w Poznaniu odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kępnie. Uroczystość stanowiła doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności wszystkim osobom zaangażowanym w promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Nie zabrakło słów wdzięczności dla tych, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój kultury fizycznej i sportu oraz inwestują w infrastrukturę sportową. Za te działania dziękował wszystkim nagrodzonym starosta powiatu kępińskiego Robert Kieruzal. Ja, szanowni państwo, wyrażam ogromne podziękowanie na wasze ręce za wasz wkład, za waszą determinację, za wasze wszelkie działanie związane z tym, jak robicie wszystko, aby wśród naszej młodzieży, zwłaszcza wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, krzewić tą kulturę fizyczną. Robicie wszystko, aby ta nasza młodzież była wysportowana, ale sport to nie tylko dobra kondycja fizyczna, ale również inne cechy charakteru, które sport wyrabia. Tak? Sumienność i powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie działania, które podejmujecie na im plus dla całej młodzieży. Za to wszystko, co do tej pory zrobiliście, za to wszystko, co macie w planach, powiem, że Szkolny Związek Sportowy nie kończy działalności, ale będzie się rozwijał, więc życzę, aby różne projekty, pomysły, które będą rodziły się w was, znalazły upust w realizacji, a tym bardziej, aby młode pokolenie zawsze było dla was tym oparciem, jakbyście wy byli tym wsparciem również dla tej młodzieży. Wśród wyróżnionych znalazło się 18 nauczycieli wychowania fizycznego uczących w szkołach powiatu kępińskiego, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się do sukcesów swoich podopiecznych. Medal wręczono również dyrektorom szkół, a także przedstawicielom organu prowadzącego, staroście Robertowi Kieruzalowi, wicestaroście Alicji Śniegockiej, Andrzejowi Jóźwikowi oraz Adamowi Kłodnickiemu. Spotkanie w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego zakończył słodki poczęstunek oraz wspólne rozmowy na temat przyszłości szkolnego sportu.